sobie właśnie taki wiosenny z stokrotkami. I pierwsza rzecz, to chciałam powiedzieć, wiem, audio pierdzące znowu, ale po prostu mój tata mi zabrał mikser i po prostu nie mam jak nagrać właśnie dźwięku, bo nie mam miksera, zagmatwana sprawa. I postaram się jakoś to wytrzymać, w sumie wygasić te pierdzące szumy z mojego aparatu. I właśnie to jest ta pierwsza sprawa. A i druga sprawa to to, że mam nadzieję, że nie wyglądam identycznie w moim samurajskim knocie, whatever, jak chcecie to tam nazwać, w samurajskiej fryzurze. Napiszcie mi, czy nie wyglądam jak idiota w komentarzach. Ale dobra, nie ma o mojej fryzurze, nie o audio. Szybko przechodzimy do tutorialu, żeby nie było pierdzącego właśnie aparatu. Także jak zwykle znikamy i przechodzimy do tutorialu. Okidoki, na początku jedziemy oczywiście ze standardem, czyli Eveline 8 w 1 odżywka i właśnie ląduje ona na całą płytkę paznokcia. I teraz przechodzimy do lakieru czarnego, bazowego z Golden Rose z serii WOW numer 89 i nakładam jedną warstwę, czekam aż wyschnie i potem druga cienka warstwa i też czekam aż wyschnie. Teraz biały lakier z Eveline, tu mam akurat, i daję sobie go troszeczkę na kartkę papieru i biorę sobie końcówkę od wsówki i robię sobie właśnie płatki tych stokrotek. I zrobiłam sobie właśnie trzy stokrotki na kciuku, wskazującym i serdecznym palcu. I teraz zabieram się za żółty lakier z Missel Golden Rose w numerku 12 i robię sobie środki właśnie tych stokrotek i robię to tą samą wsówką. I teraz opcjonalnie dodaję sobie brokat Gridded Lily właśnie na te środeczki żółte. Nie musicie tego robić, mi się właśnie podoba taki efekt, także to zrobiłam. I ostatnia rzecz to diamentowa siła jako top coat z Vibo. I to by było na tyle. I jak zwykle wiecie co czeka teraz, super kanalina, tak prezentuje się efekt. I przechodzimy do gadki pożegnalnej. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Gruba śmiecik na Was czeka, subskrypcja na dole, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. I ten filmik Wam się podobał. I napiszcie mi właśnie, czy chcecie więcej tutoriali paznokciowych zobaczyć w moim wykonaniu. Lub jeżeli macie jakiś pomysł na film, który byście chcieli zobaczyć też w moim wykonaniu, to piszcie mi w komentarzach. Jak zwykle będzie mi bardzo miło poczytać właśnie komentarze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Jeszcze raz Was przepraszam za to audio. Postaram się w następnym filmie już z mikrofonem właśnie to nagrać, żeby nie było tych szumów. I życzę Wam miłego dnia, wieczoru, kiedy oglądacie ten filmik. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Tennessee, yeah. But you won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this.